Był czerwony dywan, ścianka z paparazzi, duża sala kinowa, popcorn i przede wszystkim zabawa w kino. Ferię na filmowo zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. To ma być film Star Wars, taka przeróbka, taka komedia jakby. Jestem klonem, tu mamy kolegę Vadera, tu mamy drugiego klona, tu mamy potwora, który nas zaatakuje, a tu jest barman. Oglądaliśmy różne filmy i uczyliśmy się tam różne nazwiska przedstawiane nam aktorów. Tam było też kilka wycieczek do telewizji, do Bielska-Białej, do studia kreskówek, tak. I wszystko ogólnie dowiadywałyśmy się, jak się to robi. Co tutaj robicie? W 2008 roku robiliśmy ten sam temat, teraz on jest troszeczkę zmodyfikowany, zabawy są troszeczkę inne, natomiast sprawdził nam się wtedy, także wiemy, co nam się sprawdziło, co dzieci polubiły, a dodatkowo taką motywacją było to, że naprawdę bardzo niewiele dzieci i młodzież wie o starym kinie, o dawnych filmach, nie zna Charlie'ego Chaplina, nie zna Bustera Keatona, a teraz możemy powiedzieć, że nasze dzieci MDK-owskie już to wiedzą.